Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiejszy filmik będzie trochę w innej formie, bo słyszycie mnie tylko w tle, a na filmie będziecie widzieć same zdjęcia i filmy z mojej całej przygody w jeździectwie. Aktualnie widzicie to, jak to wygląda na ten moment, a zaraz zobaczycie, jak to wyglądało od początku, bo nie zawsze wyglądało to tak ładnie, jak wygląda na tym filmiku. Także popatrzę sobie jeszcze chwilę na to, jak wygląda teraz, a za chwilkę sobie przejdziemy już do tego, jak to było kiedyś. Mogę wam powiedzieć jeszcze na ten moment, że to wszystko zaczęło się od tego, że po prostu mój dziadek trzymał sobie koniki u nas pod domem. No i pewnego dnia po prostu gdzieś tam mnie to zainteresowało. Poszłam pierwszy raz i zaczęłam wsiadać oczywiście na Miłkę. I tutaj macie pierwsze zdjęcie z 2012 roku. Później miałam przerwę, no bo jak to dziecko się znudziłam, wróciłam w 2016. Miłka urodziła się rybaczka, którego później niestety sprzedaliśmy. Bo plan był generalnie taki, żeby źrebak Miłki urósł trochę większy, no a niestety on był dosyć mały, więc go sprzedaliśmy. Tutaj macie tylko przygotowywanie do wsiadania, że tak powiem. Więc zaczęliśmy później szukać konia większego do jazdy. Tutaj macie pierwszą kobyłkę, quarter horse. Nie podpadła mi, więc macie tylko jedno zdjęcie. Tutaj widzimy, jak próbowałam gdzieś tam swoich sił w skokach. To jest dalej 2016 rok, końcówka 2016 roku. Także proszę się gdzieś tam nie przypierdzielać do mnie o to, jak jeżdżę. Bo praktycznie cały czas jeździłam sobie na Miłce bez trenera, więc wyglądało to, jak wyglądało. Później pojechaliśmy obejrzeć właśnie takiego konia. To miał być koń dla mojej siostry. No i że jej się spodobał, no to go kupiliśmy. Tutaj macie właśnie, jak jego poprzednia właścicielka wyprowadza go już u nas z przyczepy. I generalnie z tym koniem było bardzo dużo zawirowań. Ten koń był totalnie nieułożony, był totalnie niezrobiony. Moja siostra przez cały czas, jak on stał u nas, siedziała na nim może dwa razy, więc koń został jakby dla mnie, a że ja sobie z nim nie radziłam, bo miałam tam około 14 lat. 13-14 lat jakoś tak miałam. No to został wystawiony na dzierżawę, bo ja sobie totalnie z nim nie radziłam. Nie potrafiłam skręcać, nie potrafiłam nic. Jeździłam na nim tylko na lążowniku. Tutaj przeszedł przez pastuch elektryczny i dołączył do stada, także domyślacie się pewnie już po tych słowach, jaki to był ancymonek. Tutaj widzicie mnie na tym koniu. Tak więc, tak jak mówię, ja sobie z nim kompletnie nie radziłam. Jeździłam tylko na lążowniku. Później coś tam nim jeździłam po placu, ale to też nie za dużo i nie za dobrze mi to szło. Dalej oczywiście się przyjaźniłam z Miłką, to już rok 2018. I w 2018 roku pierwszy raz, słuchajcie, albo drugi, to już chyba był drugi raz, pojechałam na obóz jeździecki, żeby pozdawać odznaki. No i na pierwszym obozie zdałam brązową, przepraszam, odznakę. To są cały czas zdjęcia z tego obozu. Widzieliście, jak ja tam siedzę na tym koniu. Ja nie wiem, co ja miałam w głowie, że zachciało mi się zdawać na tamten moment odznakę. No ale pojechałam i zdałam, także cieszę się bardzo z tego powodu. Za chwilkę zobaczycie filmik z woltyżerki na tym koniu. Znaczy, to już inny koń, ale na tym obozie. I mogę wam jeszcze powiedzieć, że Darwin był u nas stosunkowo krótko. Darwin to ten rudzielec, co przed chwilą tam był na zdjęciach. No, bo sobie właśnie z nim nie radziłam. On później został wydzierżawiony przez takiego pana, który sobie z nim fantastycznie radził, bo był po prostu większy, cięższy, miał więcej siły. No, a że Darwin był uparty, to do niego niestety trzeba było użyć troszeczkę siły, jak się na nim siedziało. Zaraz zresztą też będą zdjęcia i chyba filmik wam nawet tam wstawiłam, jak ten pan sobie z nim radził. No, a tutaj ja sobie jeżdżę i za chwilkę chyba będzie moje spektakularne zejście. Tak, patrzcie, o. Ślisko tam było, dobra? Wróciłam z obozu. Dalej sobie oczywiście jeździłam moją Miłeczkę. To bez zmian. Później przyszło Halloween. I zrobiłam Miłce pelerynę i owijki
Batmana. Ubrałam ją, zrobiłyśmy sobie sesję. Z Leonem oczywiście też sobie zrobiłam sesję. Proszę bardzo, tutaj macie zdjęcie. No i co? Tak naprawdę od obozu do obozu ja sobie jeździłam te kucyki moje. Dwa ukochane. I jak możecie też zauważyć po tych filmach ze skoków na miłce, ja nie byłam zbyt kreatywna i zbyt doświadczona, jeśli chodzi o jazdę, bo jeżeli już cokolwiek skakałam, to skakałam to cały czas w tym samym miejscu placu i z tego samego najazdu. Na pewno już zauważyliście, że wszystkie filmy są z tego samego najazdu. Tutaj zaczęłam jeździć troszeczkę na Leonie. Oczywiście cały czas nie zapominając o mojej kobyle kochanej. Tutaj macie właśnie Leona. Bo stwierdziłam, żeby trochę odciążyć tą moją miłkę, to sobie powsiadam też na Leona. Wcześniej na niego nie wsiadałam, bo się go bałam, bo Leon jest po prostu taki... Lubi postawić czasami na swoim. Gdzieś tam sobie czasami bryknie, czy pojedzie w drugą stronę. Tutaj znowu kreatywne najazdy. No jak widzicie, zmieniały się tylko przeszkody albo wysokości tych przeszkód, ale tak to cały czas było to samo. Tu już, zobaczcie, zrobiłam nawet koło w galopie na miłce, bo wcześniej to było nie do pomyślenia, żebym ja zrobiła jakieś koło, tylko jeździłam sobie dookoła placu, posłuchajcie. Także no niestety, takie są minusy stajni przydomowej, że nie ma się tej osoby, która gdzieś tam z góry na ciebie patrzy i ci pomaga. Tu próbowałam znowu sama robić jakieś ustępowanie, jak widzicie, totalnie nie wyszło. Ale co? No ja się dalej nie poddaję. Tutaj chyba będę jechała na lotną, słuchajcie. Leon akurat lotne potrafił, tylko że nad drągiem. By chyba zmienił sam przód bez tyłu. I z Leonem generalnie mogłam się też bardziej rozwijać, bo on był wcześniej, jak był młodszy, był trochę lepiej uczony, więcej skakał, lepsze zakręty robił, właśnie lotne. Miłka na przykład nie robiła lotnych nigdy w życiu. Dlatego z Leonkiem lepiej się jeździło. Tutaj macie mnie na miłce i moją siostrę na Darwinie. W międzyczasie raz na jakiś czas sobie jeździłam do innych stajni, żeby sobie pojeździć właśnie z trenerem. Wcześniej nie pomyślałam o tym, że mogę wziąć trenera do siebie. Także chodziłam jeździć też na innych koniach, żeby jakiegoś doświadczenia więcej złapać. No i mamy rok chyba 2019. Tak, to był mój ostatni obóz. Pojechałam sobie, żeby zdać srebrną odznakę tym razem. Tutaj dostałam takiego konia, na którym jeździłam praktycznie cały obóz. Tu macie moją przyjaciółkę, z którą zresztą poznałyśmy się przez rewoltę, bo miała dzierżawić Darwina, ale też jej nie szło, więc w końcu wydzierżawiła Miłkę. No i trzymamy się do tej pory, dalej się przyjaźnimy, także śmiesznie. No tutaj dalej mamy obóz. Po środku ta moja przyjaciółka, ja po prawej. No i zdany egzamin na srebrną odznakę jeździecką. Po obozie wróciłam do domu. Tutaj sobie jeżdżę właśnie z Olgą. Olga na miłce, ja na Leonie. Jakieś tam zabawy, kucyki w bryczkę raz na jakiś czas, żeby też nie było za nudno. No wiadomo, taka normalna, codzienna praca, że tak powiem, po prostu wróciłam do jazd. I słuchajcie, któregoś dnia w wakacje po obozie Leon wyszedł z boksu i najadł się po prostu wszystkiego, jak leciało. Najadł się owsa, najadł się pszenicy, która była wtedy w stajni, bo mamy jeszcze kury. Ta pszenica była tam dla kur. I on to zjadł. I po prostu dostał, słuchajcie, ochwatu. Tutaj wstawię wam zdjęcie. Niestety jest czarno-białe, bo nie mogę wam pokazać, bo wypływa z niego czerwona ciecz. Nie mogę powiedzieć, bo się boję, że mi film zdejmą czy coś. I Leon dostał po prostu ochwatu. Zobaczcie, jak on biedny chodził. Chyba przez 8 miesięcy chodził w ten sposób. Już go wszyscy chcieli usypiać. Każdy weterynarz chciał go usypiać. Później w międzyczasie pojechałyśmy sobie z Olgą do takiej stajni, gdzie tutaj właśnie widzicie siostrę Miłki i Leona. I dostałam ją na jazdę. Tutaj Leon właśnie walczy z tym ochwatem. On w ogóle nie mógł stać, słuchajcie. Nie mógł stać, bo tak go nogi bolało. Miał tak zrotowane kości w kopytach. Tutaj zaczynał chodzić już lepiej. Dlatego też tam wcześniej na niego wsiadłam. Ale to dosłownie tylko wsiadłam na niego, nie tak, żeby pojeździć, tylko na chwilkę na niego wsiadłam. Zresztą widzieliście, że tam byłam na kantarze chyba i uwiązie. Pojechałyśmy też na drugą jazdę do tej stajni. Tutaj dostałam Trivento. To był taki Anglo-Arab, z tego co pamiętam.
Bardzo fajne dojazdy. I na trzeciej jeździe dostałam mojego Algeza i na Algezie właśnie wcześniej zdałam też srebrną odznakę. I tutaj zaraz dostaniecie zdjęcia kości kopytowych Leona. Jak widzicie, no jest potężnie zrotowana i druga nóżka też jest potężnie zrotowana, ale na szczęście z tego wyszedł. Tutaj mamy pana, który dzierżawił Darwina. I naprawdę on sobie radził z nim świetnie. Tutaj nagrywałam filmiki, żeby wystawić go na rewoltę na sprzedaż. I to chyba był pierwszy raz, jak ten pan na nim w ogóle skakał, ale nie jestem pewna, bo ja tam nie chodziłam z nim wtedy na te jazdy, tylko on przychodził, brał sobie konia i szedł sobie jeździć. No po prostu przepotężny koń, przepotężną miał siłę, ja sobie z nim nie radziłam, więc sprzedaliśmy go po tej właśnie jeździe. Zostałam znowu z Miłką i z Leonkiem, oczywiście dalej szukając konia. Tutaj Leon już chodził na lążę. Pierwszym takim koniem do oglądania pode mnie był ten koń. Nazywał się chyba Koliber, ale niestety ten konik był taką ciapcią troszeczkę. On był przesuper. On miał chyba 4 latka, czy tam 3,5. Był mega grzeczny, był mega spokojny, tylko właśnie przez to był strasznie leniuchowaty. Strasznie był leniuchowaty, nawet bat na niego nie działał, więc szukaliśmy konia dalej. Tutaj był koń po znajomości. No i zapewne widzicie, dlaczego go nie kupiłam. Dlaczego postanowiłam się szukać dalej. Po prostu to był łoś. To był łoś, a nie koń. Wyglądał okropnie, pod siodłem był okropny. Nie miał paszportu. Darwin zresztą też nie miał paszportu, nie wiem czemu żeśmy go kupili. W każdym razie tak. I u tego pana, u którego był ten koń, którego teraz widzicie, był jeszcze taki koń. To był ogier. On miał 2,5 roku, ale był tak cudowny. Tak bardzo chcieliśmy go kupić, że już naprawdę były rozmyślenia nad tym, czy go kupować, czy nie. Już mieliśmy, słuchajcie, dogadane, kto go zajeździ, kto go wytrenuje, kto go wykastruje. No ale podjęłam decyzję, że rozsądniej będzie kupić po prostu konia już troszeczkę starszego. Tu Leon wrócił w siodło, miał oczywiście takie specjalne werkowanie ochwatowe, cały czas je zresztą ma. No i tu widzicie, jak Leonek sobie już popyla w siodełku. Teraz też jest dobrze. Kolejny koń do kupienia to była Vicky, którą widzicie teraz. Vicky miała 3,5 roku i ona była przecudowna, naprawdę była przecudowna do jazdy. No super była i tak podobałam się sama sobie na niej. Więc zadzwoniłam do weterynarza, żeby przyjechać drugi raz, ją zbadać. I tutaj jest właśnie druga jazda, po której był weterynarz. Niestety okazało się, że Vicky ma na nogach nakostniaki. A w wieku 3,5 roku, no to już jest troszeczkę niebezpieczne, podejrzane i lepiej nie kupować takiego konia. W tej stajni oglądaliśmy 3 konie. Pierwszego nie mam zdjęcia, to był drugi, mało o nim pamiętam. A trzecim był kardamon. No i na kardamonie już, jak wiecie, stanęło. Tutaj mój dziadek przy kardamonie, jeszcze w tamtej stajni. Oczywiście kardamona też badaliśmy, przyjechaliśmy drugi raz. A nie, to wszystko było tego samego dnia, z tego co pamiętam. Nie wiem w sumie. Nieważne. Tutaj był badany pod wszystkimi kątami. Miał tylko w lewej nodze jakieś zgrubienie w przyczepie torebki stawu, coś takiego. Ale to się, podobno to jest mało istotne. Tutaj już w przyczepie i z paszportem. I ta jego nóżka, ten lewy przód, odezwał się tylko raz, jak wspaniałomyślna Julia Urbańska, czyli ja, wzięła kardamona na 3 dni skoków pod rząd, słuchajcie. 3 dni skoków pod rząd. No mówię wam, moja wiedza na tamten moment była przeokropna, ale na szczęście wzięłam sobie dosyć szybko trenera i skakałam tylko raz w tygodniu. Zaraz chyba będzie zdjęcie tej spuchniętej nóżki. Tutaj kardamon pierwszy raz na padoku i już pierwszego dnia na padoku przeskoczył przez płot. Przez ten płot, który widzicie tutaj, który rozdziela konie. No debil. Debilem został. Okazało się, że lubi wodę, lubi się bawić w wodzie, ale w kałuże nie lubi wchodzić. Tutaj popatrzcie sobie trochę na moją pokraczną jazdę. A ja wam jeszcze dokończę. Jak mu wtedy spuchła ta lewa nóżka, to ja oczywiście w głowie już miałam: nie,
nie możemy skakać. Nie możemy skakać, że ten koń już nigdy w życiu nie będzie mógł skakać. I oczywiście przerzuciłam się na jakieś 2 tygodnie, słuchajcie, na jazdy po prostu ujeżdżeniowe, czy nawet na dłużej. Znaczy ujeżdżeniowe, to były jazdy po prostu na płasko, bo ja też nie za bardzo, wiecie, umiałam cokolwiek robić, jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Ale że ta opuchlizna tam zeszła z tej nogi, no to stwierdziłam, dobra, popróbujemy sobie jeszcze coś poskakać. No i gdzieś tam od jakichś tam, wiecie, małych krzyżaczków sobie pozaczynaliśmy, oczywiście z trenerem, już wszystko pod okiem doświadczonej osoby. To, co teraz tu widzicie, to jest jakaś tam pierwsza jazda. To są pierwsze drągi. Pierwsza to nie, bo pierwsza była na ląży. Ale jakaś tam druga jazda z jakimiś tam drążkami. Tutaj macie tą nóżkę opuchniętą. Nie jest dużo opuchnięta, ale jednak jest. No to jest 4-letni koń, a ja go 3 dni na skoki wziąłam. No nieważne. Tutaj macie ten epizod, gdzie chciałam ujeżdżeniowo jeździć. Później pojawił się kolejny problem, czyli sarkoidy. Udało nam się je wyleczyć na stałe maścią, także problem jest zażegnany na szczęście. No i tutaj co? Jeździmy sobie dalej, tuptamy sobie. No tak naprawdę to były takie jazdy dalej, takie zapoznawaliśmy się, nie? I na każdej jeździe coś innego. Z każdej jazdy po prostu jakieś zdjęcia musiały być, no bo wiecie, w końcu jakiś normalny koń się trafił do kupienia. Kupiłam grzeczny, spokojny, ułożony. Był jakiś lot na pierwsze, to też 2020 rok jest cały czas. I po jakimś tam czasie trenowania z tym trenerem zabrał nas, słuchajcie, na trening wyjazdowy. I to był nasz pierwszy wyjazd z kardamonem. Był przecudowny, przekochany, niczego się nie bał, niczego się nie płoszył, tylko no widzicie, ja też cały czas jak kaleka, ale to nieważne, każdy się kiedyś uczył. No i jak wróciliśmy sobie z tego treningu wyjazdowego, to cały czas sobie trenowaliśmy i za kilka miesięcy nadarzyła się okazja, żeby pojechać na taki trening drugi raz. Niestety z niego nie mam zdjęć, to jest tylko zdjęcie przy czyszczeniu. Tutaj pozbywaliśmy się sarkoidów. Tutaj skoczyliśmy nasz pierwszy metr. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że jak ja już sobie jeździłam tylko na kardamonie, to kucyki oczywiście poszły w dzierżawę. Tutaj macie dzierżawczynię Leona, którą trenowałam. Znaczy trenowałam, no wiecie, siedziałam tam z nią, mówiłam, co ma robić. Miśka jeździła sobie na miłce, jak widzicie. Ale Miłka też poszła w dzierżawę pod Oliwie. No cudownie razem wyglądały. Uwielbiałam strasznie, jak razem jeździły. Tutaj też macie Oliwię z Miłką i z kardamonkiem. No i co, tak naprawdę z tej mojej historii jeździeckiej to tyle. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że w 2023 roku zdałam instruktora jazdy konnej, no ale z tego nie mam żadnych zdjęć. I to w sumie tyle. Chyba wszystko Wam powiedziałam o wszystkich koniach, jakie gdzieś tam się w moim życiu przemieściły. Także tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli czegoś nie powiedziałam, jeżeli jesteście czegoś po prostu ciekawi jeszcze, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do widzenia.